Ojku. Dzień dobry, kochani. Witajcie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest to czwartek. A ja zjadłam rano śniadanie i jechałam na rower. I przez to, że skróciłam sobie trochę drogę przez las, to teraz musiałam zajechać kawałek dalej. Zawsze tutaj zajeżdżałam i robiłam 15 km do tego miejsca. A dzisiaj zrobiłam o kilometr mniej, więc nie mogę sobie skracać tej drogi przez las, tylko muszę jechać tak jak zawsze. Ale jest gorąco. Mnie boli ogólnie trochę gardło, więc boję się, że się nie rozchoruję po wczorajszym basenie. Bo wczoraj zapomnieliśmy, znaczy się zapomnieliśmy. Było tak ciepło, słuchajcie, że my w ogóle nie myśleliśmy o tym, żeby zabierać ze sobą kurtki na basen. No i poszliśmy w tych bluzach, tak jak byliśmy. No i mnie boli gardło, nie wiem jak chłopaki. Janek z rana trochę kaszlał, ale oby nic złego nie było. Jezu, jak ja uwielbiam się tak zmęczyć i spocić. Nawet nie macie pojęcia. Ach. Ale idzie mi coraz lepiej, więc nie jest tak źle. No, dzisiaj już jest dobrze. Ale pierwszego dnia to tak mnie nogi bolały, że myślałam, że umrę. Wzięłam sobie przeciwbólowe, bo no po prostu tak mięśnie mnie napierdzielały. I powiem wam, że uwielbiam chodzić na ten rower. I nie po to, żeby schudnąć. Bo to jak fajnie by było, jakbym schudła. Pewnie coś tam schudnę. Ale, o, jedzie jakiś samochód, ale właśnie po to, żeby poczuć te endorfiny. No i co? Co ja to mówiłam, słuchajcie? Aha, o tych endorfinach właśnie, że jak ja idę na rower, to ja mam tyle endorfin i nie to, że tam się spocę, no bo to swoją drogą wypocę te nerwy, wszystkie negatywne emocje i tak dalej. Ale no te endorfiny, które potem wskakują do organizmu, to jest chyba to najlepsze. I jestem spokojniejsza, szczęśliwsza, nie czepiam się dzieci, nie czepiam się w pracy, nie wiem. Wydaje mi się, że każdy, kto uprawia jakikolwiek sport, to wie, że endorfiny z czasem powodują takie po prostu, nawet można się od tego uzależnić. Ja jakbym mogła, to bym jeździła cały rok, no ale wiadomiks, w zimie się nie pojedzie. No, więc lecę dalej. Dzisiaj ciekawe, co będę robić. Dzisiaj przyjadę do domu, wykąpię, znaczy się wezmę prysznic i będę ładować dalej Grykę. Pojadę po Jasia na trening i do pracy, bo dzisiaj dzień pracy, słuchajcie. Więc jadę z powrotem, żeby się nie spóźnić. I miłego dnia wam życzę, słuchajcie, kochani. Napiszcie, co przynosi wam radość w życiu. Czy też może jakieś sporty. Bittersweet and I'm walking slow. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure. Chaos in my mind, constant deja vu. But every time it comes back to you. Whoa, I'm still falling. Oh,
chciał się bardzo przytulać, zasnął, a potem wylądował. I tak to zawsze jest, jak dzieciaki przychodzą. Przynajmniej moje chłopaki tak mają, że jak przychodzą ze szkoły i dziwnie się czują i chcą spać, to potem się okazuje, że są chorzy. Nie, Janek tak samo i ja niestety musiałam iść do pracy. Zamkiem była moja mama. Ja się tu bardzo dzielnie się opiekuję z moim bratem. No nawet nie macie zielonego pojęcia, jaki ja się odpowiedzialny. Jest taki mały mężczyzna, on przejmuje tak jakby rolę ojca. Naprawdę i oby to mu wyszło na dobre w przyszłości. Boję się, że wiecie, że nie ma tak naprawdę dzieciństwa. Z drugiej strony no, też nie można się obwiniać tym, że wiecie, że starsze dziecko przejmuje się młodszym. Aj, ciężko to. No a my rozwianu się do lekarza i zobaczymy. Ogólnie myślę, że Janek nie ma anginy. Bo bym miał ze sobą gorączkę. Ma tylko stan podgorączkowy. Albo mu się zaczyna dopiero tak. Albo ma wirusówkę. Bo wiecie, teraz taki czas. Muszę w przedszkolu. Dzieci chorują, też taka pogoda jest do pani. Ja sama też nie czuję się za dobrze. Chociaż nie wiem. Jakiegoś niby trochę kaszel, niby trochę katar. Tak w rezultacie nic nie jest, ale coś mi tak jakby łapie. Ale to już od paru dni, więc to nic nowego tak dla mnie. Wiadomo, mamy nie mogą chorować. Mamy nie mogą pozwolić sobie na to, żeby się rozłożyć. Więc tak, jedziemy do tego lekarza. Jeszcze po drodze może wjadę do... Właśnie muszę wjechać do tego sąsiada. Może on się widzi na plecie, bo potrzebuje hajs. I z powrotem jedziemy po paszę, bo nie mam paszy dla kur. I muszę jeszcze też... Może wjedziemy do sklepu ogrodniczego. Wczoraj przyszły te doniczki na poręcz. Zamówiłam jednak z Allegro. Zamówiłam też chłopakom parę rzeczy i to przyszło wczoraj. Jasiowi prezent na urodziny, bo nie dostał, a chciał. Taki komplet, wiecie, piłkarski. Jasio zajarany jest teraz w piłkarstwie. No i powiedziałam mu, że jak nie dostanie od nikogo, to mu zrobię. A ja tak ziewam, bo po nocy jestem i tak ledwo żyję. O, jest sąsiad, chyba pan. No i słuchajcie, gotuję Franusiowi ryż. To chyba będzie ok, to wyłączę. Jak zwykle stereta naczyń do umycia. Tu jak zwykle stereta ubrań do poukładania. Story of my life. Co, wypiłeś coś? Panusiu? Może zdejmiemy tą bluzę, co? Nie jest ci za ciepło? Bluzie nie można spać. Ja wiem, że ty ją lubisz, ale... Pokaż, ty masz gorączkę. Danusiu, popijasz troszkę lekarstwo z herbatką? Popiłeś? Mój biedulek. Co się czujesz? Co? Przytulkać? Ale mama się boi, że mama zaśnie. Wiesz, jak mama cię przytulka. Dobra, kochani. Jadę na zmianę opon. Fenek z Jasiem zostali w domu. I przyjechały wczoraj te... skrzyneczki na tą poręcz, nie wiem jak to, na tą balustradę, o tak to się nazywa, ja na to mówię poręcz. I chcę jechać jeszcze, mam nadzieję, że zdążę do
sklepu ogrodniczego po ziemię jakąś i po jakieś kwiaty, żeby wsadzić. Może jutro, może nawet dzisiaj udałoby mi się wsadzić. No i ten. I jadę po moją siostrę. Przyjechała do chłopaków, bo nie chcę Fenusia wozić. Poza tym wiecie. Chory. Dzisiaj już pościel dwa razy zmieniałam, bo zwymiotował. Ale byliśmy u lekarza, mam lekarstwa dla niego, więc myślę, że dzisiaj to już ostatni dzień po prostu, kiedy on wymiotował i już będzie dobrze. Pewnie jutro. No ale trzeba to przeżyć, a ja tak nie lubię, jak moje chłopaki chorują. Ja wtedy jestem taka po prostu załamana, że tak powiem. Dołuje mnie to strasznie. I wtedy dociera do mnie to, że serio wszystko jest na mojej głowie, a sama też byłam po nocy i sama też zasnęłam i oj, tak. No, ale takie życie, trzeba sobie radzić. Ja jakoś sobie tam w miarę radzę, więc chyba nie jest tak źle. Ale też no nie jest to jakoś super fajnie. Fajnie by było, gdybym miała czas i mogła z nimi zostać w domu, a nie musiała iść do pracy, wiecie. Czy gdyby ktoś mógł z nimi zostać w domu, a nie, że muszę upewniać. Oj, tutaj w ogóle coś robią, chyba jakiś chodnik będą kładli. Mogliby położyć ten. Mogliby zrobić przedłużenie ścieżki rowerowej. Dzień dobry kochani, witajcie. Dzisiaj jest poniedziałek, 28 marca. Ja wróciłam ze pracy. Franuś dalej chory. Jak widzicie, mamy chips, mamy te paluszki, mamy kole, ale nic nie pomaga. Tutaj już kolejny raz znowu już zmieniłam pościel, więc no niestety dalej się męczymy. Ja mam się przytulać, ale ja zasnę, dziecko. Ja muszę jej się obić. Muszę jej kwiatki zasadzić. Ty wiesz, że mama zaśnie z tobą, jak my się przytulimy. Co? No chwilkę się poprzytulamy, dobra? Ale wtedy ja pójdę pracować. Już się lepiej? A może jeszcze się napij troszkę, co? Zjesz paluszka jakiegoś? Chcesz pić? Mój malutki jest chorki. Co? A ty znowu skarpety zdjąłeś. No.
Co to za bajeczka? Ganęłam się trochę i byłam po pasze i słuchajcie... Pimpuś! Cicho! Co ty chcesz? Zaraz ci dam. I byłam po pasze, słuchajcie, pasza poszła tak w górę, ja nie wiem, zwawiawali. Powawiawał ten świat, nie dość, że paliwo w górę, ropa. Teraz pasze wszystkie. Pimpuś! Jedzenie też pójdzie zaraz jeszcze bardziej w górę. Ja nie wiem. Odebrałam Jasia rower przy okazji. Bo był zrobiony, też zapłaciłam 250, także no fest. I dobra kochani,
Ja nie będę dzisiaj robić gryki, ale zasadzę moje kwiatki, które kupiłam w piątek. W piątek kupowałam je w Brykomasze. I ten hiacynt w ogóle już tu tak pięknie rozwinął i on tak ładnie pachnie. A to dzisiaj tak wieje, dzisiaj jest taka pogoda brzydka. Tutaj mam te, jak one się nazywają, kurczaki, te narcyzy. I one będą w tym, o, ale wie, o, moje oczy. Te narcyzy będą tutaj w tym jaju, które jest z Pepco. Ciężko nie zauważyć, więc ja w ogóle myślałam, żeby tego hiacynta dać też tutaj, albo dam tutaj jednego hiacynta i te narcyzy naokoło, bo nie wiem, czy one wszystkie się tu zmieszczą, bo to jest takie ogólnie małe. Trawki są piękne, ale ten hiacynt pachnie, on był we werandzie i on tak się rozwinął, bo tam jest ciepło, wiecie, w porównaniu do tego, co jest na dworze, a dzisiaj jest okropnie, no. Więc, ale te trawki, żeby się fajnie rozrosły, to tylko będę pomiędzy nie coś wsadzała, mam nadzieję, że się rozrosną, pięknie one wyglądają, super są, no, i będę zawsze między nie, wtedy tak sobie wymyśliłam, że po środku między nimi właśnie wsadzę sobie te fioletowe, różowe, jak zwał, a po bokach właśnie te trawki. Więc się biorę do roboty, bo trzeba się jeszcze coś zrobić do jedzenia. I mimo, że chłopaki oboje są chorzy i pewnie nie będą chcieli jeść za dużo, no ale coś tam im zrobię, nie wiem, może jakąś kaszkę, kurczę, ciężko tak cokolwiek zrobić. No a dziś pogoda jest taka dobra, że ja w ogóle się nie ruszam więcej z domu, dałam parę i widzicie, jak piździ. Się też jeszcze rozchoruje, nie daj Boże. I co wtedy? Wszyscy będą chorzy na całej chacie. No, więc ja sadzę. Zaraz mi tą chustę jeszcze w ogóle zwieje i będzie śmiechowisko. Ech, ale zimno. O Boże. O Boże, a ja już tą wiosnę czułam. Dobra, gdzie jest to? Mamy tu. Najpierw chyba wsadzę tutaj to. Tak myślę. Za dużo tych narcyzów się nie zmieści. Ale wieje, oh my god. Rękawiczki, zawsze zapomnę. To i już nic więcej się nie zmieści. Nie, tego hiacynta chyba wsadzę tutaj, bo tutaj na to jajo on jest za wielki, żeby go tu wsadzić. Shadow turns to sun rays and on and on.
Już widzę, że zabraknie mi ziemi i kwiatków. Katastrofacja. Ale to nic. Podjadę sobie jutro do Biko i dokupię. Fajnie te trawki wyglądają, jak one tak na wietrze się bujają. Może tu jeszcze chyba jeszcze jednego narcyska wsadzimy. Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by thunder, see the horizon. Turn us to thousands. We'll go. Dobra, teraz do lasu po trochę mchu. O, cicho, tam jest taki ładny zielony. Dobrze, że ja mam blisko domu las. Patrzcie teraz. Teraz zrobimy taki myk. Powkładamy tu mchu. Tutaj moje dzieciaki w ogóle mają cały ten mech przetrzepany. Ale ja tu coś sobie zabiorę. Może będzie ładnie. Ale zimno, ja ci nie mogę. Ktoś mi mówił w pracy, że będzie zimno, ale ja aż nie chciałam wierzyć, ale teraz... Teraz widzę. Ojku, o tu jest taki ładny meszek. No i będzie pięknie. Tutaj jeszcze jakieś jajeczko się włoży albo kurczaczka. Idealnie, idę do domku. A niestety będę musiała jeszcze tamtych kwiatków dokupić i ziemię, ale to jutro. Dzisiaj już to tak zostawię. O!